Kwoty dofinansowania, tak zwane wyjściowe kwoty dofinansowania, w istocie nie zmieniły się w porównaniu z rokiem zeszłym, bo wynoszą one odpowiednio 130, 110 i 50% najniższego wynagrodzenia. Przy czym oczywiście należy tylko wspomnieć, że przez najniższe wynagrodzenie rozumiemy wynagrodzenie minimalne za grudzień roku poprzedniego. I jeżeli chodzi teraz o kategorie pracodawców i te rzeczywiste, jakby przypisane do danych kategorii pracodawców kwoty wyjściowego dofinansowania. Na otwartym rynku pracy dwie kategorie pracodawców mogą uzyskiwać pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzeń. Po pierwsze są to pracodawcy zatrudniający mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. I co jest tutaj ważne, to jest to, że niezależnie od wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czyli czy zatrudnią jedną osobę niepełnosprawną, czy jedną osobę na pół etatu, mogą uzyskiwać dofinansowanie, oczywiście po spełnieniu pozostałych warunków określonych ustawą. Druga kategoria pracodawców z otwartego rynku pracy to pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągają co najmniej 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Tym samym są to ci pracodawcy, którzy są już zwolnieni z uiszczania wpłat dla Państwowych Funduszy Rehabilitacji. Także konstrukcja jest taka, jeżeli pracodawca zatrudnia już tyle osób niepełnosprawnych, że nie obejmuje Cię obowiązek uiszczania wpłat na ten front, możesz równocześnie korzystać z pomocy na zatrudnianie tych osób. Natomiast jeżeli ten wskaźnik spadłby poniżej 6%, niestety taki pracodawca z takiej pomocy korzystać nie może. I proszę Państwa, na chronionym rynku pracy, oczywiście zakłady pracy chronionej mogą korzystać z tej pomocy i ta pomoc jest wyższa, prawda? Na otwartym rynku pracy to jest odpowiednio 70 bądź też 90% kwot określonych w artykule 26a. Natomiast zakłady pracy chronionej mogą korzystać w kwocie 100% tych kwot odpowiedniej krotności najniższego wynagrodzenia. Natomiast w sytuacji, kiedy zatrudniają osoby z tak zwanymi szczególnymi schorzeniami, czyli osoby, u których występuje epilepsja, upośledzenie umysłowe, choroba psychiczna, czy też, proszę Państwa, są to osoby niewidome, wtedy kwota wyjściowego dofinansowania zwiększa się o 75% najniższego wynagrodzenia.